Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w Kawce z Wróżką. Witam widzów YouTube'a, witam widzów Instagrama. Mam nadzieję, że zaraz się zbierzemy. Dam nam chwilkę i chwileczkę po to, by sprawdzić energetykę tygodnia. Jak znajdę księżyce różnego rodzaju, przynajmniej do czwartku, czyli do 31. Zaraz zobaczę, czy się w lutym już księżyce u mnie w notatniku pojawiły, a jeszcze nie, więc do czwartku sobie pojedziemy. I słuchajcie, w poniedziałek, czyli dzisiaj, księżyc znaku bliźniąt, więc tak naprawdę wszelkie umowy, papiery po tym odpoczynku świątecznym bardzo dobrze do zrobienia, zadziałania, szczególnie magicznego. Potem mamy wtorek i środę w znaku raka, więc rodzinność, domowość, ewentualnie cofanie pewnych rzeczy i zaklęć. Natomiast w czwartek znak lwa, sylwestrowo. No mam nadzieję, że nie będzie tak, że będzie mnóstwo petard i będzie jaśnieć, bo to ani to zdrowe dla zwierzaków, ani dla naszych uszu, choć ładne, ładne, ładne. Ale lew wzbudza takie, wiecie, fajerwerki, także fajna energetyka, myślę, że przy tych znakach zodiaku. No i jeżeli ktoś by chciał coś zrobić z fryzurą albo z włosami, to ten lew tutaj będzie najbardziej, czyli w czwartek można szaleć. Dokładnie tak. Ja teraz tak sobie sprawdzam, kiedy farbowałam włosy, ale zacnie w znaku barana, czyli akurat też w ognistym, mocnym znaku, co widać na załączonym obrazku, ale ja zawsze robię to intuicyjnie, a potem sprawdzam, jaki był znak i jakoś się to od lat zgadza, czyli intuition działa. Słuchajcie, to jak to, ale spojrzymy na energetykę tygodnia, to co pokażą nam karty, zobaczymy, jakie będą energie, mam nadzieję, że fajne, pasujące i cudne i w ogóle rewelacyjne. Zobaczymy, jak tam w kartach, jak wy się czujecie po świętach. Co się dzieje? Co się dzieje i czy żyje ta? Znaczy 28 osób żyje, widzę jakoś. Kto nas ogląda, reszta piorun wiem. No ale zobaczmy, jak ten tydzień kształtował się będzie. Ostatnia kawka w tym roku. W następnym dopiero będzie następna. Kasia mówi, że cudnie. Ania mówi, że okej. Okay. No to znaczy żołądki nieprzeciążone, działamy, jest ok. Dobra, poniedziałek. Poniedziałek mamy pod znakiem króla kielichów. Z jednej strony faktycznie jest to jakiś taki trochę emocjonalny reset, dlatego że wielu z nas może mieć napięcie na te święta, tak? Bo tu się zastanawiamy, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy placek wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy się przejemy, czy nie przejemy, czy przytyjemy 50 kilo, jak będą wyglądały spotkania z znajomymi, z rodziną, a król pucharów odpoczywa emocjonalnie. Więc dzisiaj w całym maratonie, nagonce i szybkości mamy odpoczynek emocjonalny, ale też mamy równie dobrze życzliwość osób wokół, więc myślę, że czy w pracy, czy w sprawach zawodowych, jeżeli będziemy działać, to tutaj liczyć na dobre serce ludzi można. Lucyna mówi, że żyje, tylko ciśnienie atmosferyczne niskie i spać się chce. O, no właśnie. A czy nie wiem, czy niskie spać się chce zawsze. Także poniedziałek bezpieczny. Tu się nic nie zadziewa. We wtorek królowa mieczy. Robi nam się towarzystwo. Sprawy informacyjne, sprawy urzędowe, drobne do załatwiania pewnych rzeczy. Jeżeli coś możemy planować, to na dzień marsowy, gdzie cały intelekt nam sprzyja, żywioł powietrza nam sprzyja, gdzie królowa mieczy dzierży miecz i z jednej strony odcina to, co negatywne, ale z drugiej strony właśnie wszelkie dobre informacje urzędowe kierować w naszą stronę może. Dzień dobry, Petersunia. W środę cesarzowa, bardzo fajna karta konsumpcji, ale zdrowej, rządzenia, ale zdrowego, piękna, urody, poczucia bezpieczeństwa, poczucia władzy, ale w takim damskim wydaniu. Pamiętajcie, że jeżeli w kartach wychodzi cesarz, to oznacza bardzo często taką już na wojnę. Natomiast cesarzowa rządzi, ale w stylu kobiecym, więc trochę jak matka,
trochę porozdziela pracę, ale nie wyciągnie jakichś daleko idących konsekwencji. Czyli początek tygodnia mamy zacny, nie dzieją się tu nam jakieś negatywne rzeczy. Czwartek. Energia w energii, działanie w działaniu. Dzień lwa. Mamy rycerza buław, czyli też ogniowy znak. Siła w sile, potęga w potędze, możliwości w możliwościach. I tutaj bardzo fajnie zaznacza się energia do działania, chęci do działania. Ja wiem, że w sylwestrowy dzień to wszystko zamknięte, szybciej tego typu rzeczy się zdarzają, ale my przez ten czas bardzo dużo jesteśmy w stanie zrealizować i zrobić. Czyli 4 dni są zupełnie w porządku w przyszłym tygodniu. Piątek. Ta karta może nie pasuje do dnia po Sylwestrze, ale to my będziemy się remontować. My będziemy się remontować. Bardzo fajnie. Porządkowanie przestrzeni, porządkowanie siebie, porządkowanie tego, co mamy w głowie, w bardzo dobrej formie i możemy wpaść na świetne, kreatywne pomysły generalnie. Także mi się wydaje, że w bardzo ładny sposób to wygląda. Sobota. Tu odpoczywamy. Tu przy dziewiątce monet to jest taka karta bezpieczeństwa, spokoju, odpoczynku właśnie, właściwych miejsc, właściwych ludzi, właściwych wydarzeń, czyli kolejna energetyka kolejnego dnia też dobra i niedziela nam zostaje, król monet. Tydzień nas nie zaskoczy negatywnymi rzeczami, same dobre karty. Czyli mamy też spokój, bezpieczeństwo, ogarnianie wydatków, niewydatków, przestrzeni, także tutaj do przodu. Powiem Wam, że fajnie, że ten, no już też po tym przełomie jule, koniunkcja to jest trochę tak, że okej, jeden dzień, bach, ale zanim się te planety rozsuną, to też to ileś trwa. No ale jest ten punkt zwrotny, tak? Świat się nie skończył, resetu jeszcze nie przeszliśmy, czekamy. W 3D, jeżeli wkroczyliśmy w 5D, to wszyscy razem, bo się tutaj widzimy. Także myślę, że ten tydzień spokoju po tym końcu świata nam się stanowczo należy. Spokojne, dobre energie można planować, robić. To i tak będzie rozbity tydzień, bo w czwartek mamy Sylwestra, w piątek mamy pierwszy, czyli dzień wolny od pracy. Ale myślę, że tydzień będzie spokojny, dobry i pozytywny. Także tutaj naprawdę źle nie jest. Słuchajcie, ja sobie spróbuję wziąć kartkę, dlatego że musimy robić urodziny. I teraz robimy to w ten sposób, że robimy urodziny zaległe, czyli od zeszłego poniedziałku do kolejnej niedzieli. Kto ma urodziny, ten dostanie ode mnie przesłanie. Ja spróbuję to ogarnąć, natomiast gdybym nie ogarnęła, to krzyczcie, kto tam ma urodziny. Fajnie, że 41 osób, super. A my w międzyczasie zapalimy świece i ogłoszeń mam mnóstwo. Bagnicha mówi, że ma urodziny 3 stycznia. Kiedy? Poczekajcie, bo ja sobie tutaj, którego my mamy niedzielę, tak żebym wiedziała, jak będziecie mówić. 3 właśnie, dobrze, czyli do niedzieli. Czyli kto miał urodziny od 21 grudnia do 3 stycznia, się zgłasza. Bagnicha się pierwsza zgłosiła i dostaje przesłanie. Pamiętajcie, że jeżeli nie ma kawki, to i tak ja wasze te nadrobię przesłania. To żeby nie było, że nie. Dlatego, że to moja wina, jak kawy nie ma. Czasem się zdarzy. Jest to jednoosobowa telewizja. Jak prezenter siądzie na kogucika, taki był kawał, nie? Kto wie, ten wie. Jak prezenter siądzie na kogucika, to nie ma kawki. Dobra. Bagnicha, przesłanie dla Ciebie. Jak powinnaś działać w głowie? Przekonywać innych do swoich racji, dlatego że ta racja często jest bardzo konstruktywna i nie bać się wyrażać swojego zdania. W sercu zmieniać. Znowu, nie bać się zmian. Ja wiem, sama wiem po sobie. Stare jest dobre, nawet jak nie jest do końca dobre, to i tak jest dobre, bo jest znane, bo jest stare. Ale tutaj jest karta przejścia, czyli staniesz przed takimi wyborami, gdzie trzeba będzie totalnie zadecydować o nowym. I tego się nie należy bać. A w działaniu załatwiaj wszelkie sprawy urzędowe i bądź nośnikiem dobrych idei. Mów głośno o dobrych rzeczach, dlatego że one zaczną Ci się
zwracać. Tutaj jeszcze Gaja Oriana mówi, że dla Grzegorza, czy to jest za pozwoleństwem, bo ja też nie chcę kart bez pozwoleństwa stawiać. Grzegorz, Michał, w razie czego piszcie mi, czy za pozwoleństwem jest to wszystko. Jak jest za pozwoleństwem, będziemy działać. Staram się ogarniać, pamiętajcie. Dobrze, w międzyczasie ogarniania, syn Marcel sam nie może, czyli za pozwoleństwem. Marcel, Żania, wy mi piszcie, czy za pozwoleństwem, a ja zrobię Żani, bo sama za siebie odpowiada tutaj. Także będzie trochę tego, bo z dwóch tygodni, słuchajcie, z dwóch tygodni. Hello, Wiedźmy. Hello, Wiedźmy. Żania. Żania, bądź nośnikiem informacji pozytywnych i nie rób wokół siebie zamieszania. Zanim powiesz pewne rzeczy, to je sprawdź. Wujek Google wiele rzeczy wie. Albo przemyśl, bo możesz być odbierana chaotycznie, a zupełnie nie jest to potrzebne. W sercu masz być cesarzem. Ja wam zawsze mówię, bierzcie przykład z Mietków. Jak kończą, to kończą. Jak w coś idą, to w coś idą. Trzeba być czasem takim buldożerem, szczególnie emocjonalnym, żeby się nie poddawać i walczyć. O swoje, nie o cudze. A w działaniu cesarzowa, więc tu już wchodzi rządzenie, ale łagodne. Kochanie, umyj te naczynia, bo ja po prostu tutaj paznokietki zrobiłam, co by zaświecić na tym przyjęciu urodzinowym przy twoim boku. Po prostu. Trzeba wiedzieć, jak przekazać rozkaz i to będzie dobre. Przy cesarzu i cesarzowej stawiaj na swoje pomysły i swoje działania, bo to będzie bardzo dobre. Dobrze, to Żanie mamy odhaczoną. Teraz małża Grzegorza za pozwoleniem. Zresztą jak jest małż, by się bał nie pozwolić. Jest małż, to można. Gorzej jak tam jakiemuś obcemu Mietkowi chcemy, to wtedy wiadomo, nie? No. Dobra. Małż Gregory. W głowie. Powinien wyjść z matryc i kodów, które zostały mu nałożone przez siebie bądź obcych, żeby nie iść trendem jak koń z klapkami na oczach, typu trzeba się narobić, żeby zarobić, w naszej rodzinie to nigdy się dobrze nie działo. Wyjść z tych matryc musi koniecznie, bo te matryce niczemu i nikomu nie służą. We w sercu, troszkę tajemnic przydałoby się, żeby miał. Ja nie mówię przed małżonką, ale mówię przed środowiskiem i otoczeniem, gdzie wyrzut energii w postaci chwalenia się tym, co zrobię, często powoduje, że tego nie zrobię. Więc fajnie, żeby najpierw robił, potem mówił. Szczególnie jeżeli mówimy o obcych, bo do swojego to wiadomo. Natomiast w działaniu nastawił się na nową jakość zarabiania finansów, ponieważ zmiana może być zmianą na lepsze. Dobra. To teraz lecimy do Marcela. Syn. I zobaczymy, jakie przesłanko. Marcel. Powinien nauczyć się bardziej współpracować z ludźmi, nie na poziomie wymyślenia, że to jest rzetelne bądź nie jest rzetelne, ale też na poziomie intuicyjno-emocjonalnym. Dlatego, że ten efekt halo, czyli te pierwsze 7 sekund, w których lubimy bądź nie lubimy ludzi, bardzo często jest to po prostu podszyt intuicji, więc w takie lubienie powinien wejść. Nie siać zamieszania emocjonalnego, tylko najpierw przemyśleć, a potem pierścionki zaręczynowe sypać wszędzie wobec. To tak, z przymrużeniem oka. Ale faktycznie sprawy emocjonalne powinny być najpierw zrównoważone w głowie, a potem dopiero w działaniu. Natomiast w działaniu Rydwan. No to jest karta przecinak. Czego teraz nie zrobisz, to potem będziesz żałował. To jest takie buldożerem. To jest taki rozruch,
którym to my powozimy i to my rządzimy i powinniśmy dla siebie zmieniać swoją rzeczywistość. Więc bardzo dobre przesłanie na rozruch wszelaki. No i jeszcze został nam Michał. Przesłanko Michałowe teraz. Michałowe przesłanko. Kto tam jeszcze ma urodziny? Od poprzedniego poniedziałku do następnej niedzieli zgłaszać się po przesłania. Także będziemy dziać Michał. Powinien wyjść z własnych kajdan i okowów nałożonych w głowie, które mówią, że czegoś nie może albo do czegoś się nie nadaje, bo to go przede wszystkim blokuje. Jest to też karta, która mówi o tym, że warto by było zwrócić uwagę, czy nie ma się tendencji do jakichś nałogów. Nałogiem może być też pracoholizm, bajkoholizm, nie wiem, groholizm, od gier, a nie grochu. Zwrócić na to uwagę i nie dać się uwięzić w schematach. Mieć mocne serce, żeby nie dać się okraść, więc tutaj akurat w tym roku urodzinowym u niego mają być rządy logiki, czyli rządy rozumu, czyli patrzeć, czy jest wymiana energetyczna, a nie tylko branie w jedną stronę. A w działaniu, tutaj ja to rzadko zalecam, ale przy czwórce pucharów to bym powiedziała, powinien usiąść i popatrzeć, co dupnie, to dupnie. Co się okaże, że wzrośnie, to wzrośnie i wtedy będzie można brać. Dlatego, że akurat zasiedzenie się w miejscu i zobaczenie, jak się rozwija wszechświat, jest dla niego dobre ze względu na to, że samo przyniesie rozwiązania w pewnych momentach. Tyle miałam spisanych urodzin. Także słuchajcie, jakby ktoś miał urodziny, to zapraszam. A my zapalamy, a mąż Adam 24 się łapie. Łapie się, bo nie było kawki w tamtym roku. Mąż Adam się łapie na przesłanie. W tamtym roku, w tygodniu nie było. Przesłanko. We w głowie. Rozbudzić w sobie ciepłość, serdeczność i uśmiechniętość. To jest karta polityków. Oni się uśmiechają, a i tak swoje zrobią. I tak powinien postępować dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo. W sercu. Zyskać większą równowagę, nie wściekać się, że ktoś jest durny i nie radować, że jest genialny, bo się może potem okazać, że to są jednak i tak czy siak dwa przeciętniaki. Dwa przeciętniaki. Na tydzień wcześniej na kawkę się nie włączył, to akurat miał fuksa Renato z tego względu, że kawki nie było. A w działaniu mamy totalną równowagę. I dwójka mieczy, i karta sprawiedliwości mówią o tym, że należy działać w takim: założyłem, pójdę. Nie będą chcieli wpuścić, to oknem. Także po prostu w ten sposób działać. Dobrze, i Renata teraz też przesłanie. Masz fuksa, Renato. Tak nie było, czyli nadrabiam zaległości. Taka prawda, że nadrabiam zaległości. Czyli 19 się chyba łapie. Gdzieś mi zniknął był. Wiecie, że ja muszę mieć swoje tam... Jak można zniknąć sobie... A, jak się ma dwie myszki do dwóch tych, to można sobie zniknąć. Że ja mam takiego swojego świra. 19 się nie łapie, kochane. Od 21. Od 21. Ja mam takie swoje świry wróżkowe. Trudno. Tak jest. Także i tak jakbyś się na tamtą kawkę włączyła, to byś się nie załapała, bo zawsze robimy tydzień w przód. Teraz robimy tydzień wstecz i tydzień w przód z tego względu, że... Że co? Że ja przegapiłam i moja wina. Trzeba się rehabilitować, się trzeba. Także przepraszam najmocniej, ale i na tamtej kawce byś się nie załapała, to by musiało być dwa tygodnie wcześniej. Dobrze. Zapalamy nasze świece mentalne albo właściwe i posiadające knot. W intencji bardzo dobrego tygodnia, żeby nam się zabawy udały, żeby plany, które będziemy snuć i najlepiej spisywać, pięknie realizowały się w przyszłym roku. Żeby nasze cudowne ścieżki życiowe były przez nasze kochane żywioły prostowane, żeby... Słuchajcie, my mamy cztery kończyny i tak naprawdę za jedną rączkę niech nas trzyma ziemia, za drugą ogień, za nóżkę powietrze i za nóżkę woda, żebyśmy po prostu przefrunęli przez ten tydzień w rewelacyjnej formie. I niech nam się darzy. Także wiecie, ja jestem do życzeń taka
Jak mam tak życzenia, bo wszyscy składają, to mnie tak bierze, ale życzę nam na ten nowy rok wszystkiego najlepszego po prostu, tak szybciutko, jak ktoś się załapie. To jest. Dokładnie. Słuchajcie, i ogłoszeń jest trochę, bo iż się w nowym roku, no, przemiana roku, więc się iż w nowym roku będzie dużo działo. Pierwszym ogłoszeniem jest to, że następuje zmiana godzin kawy z wróżką z 9 na 10, ze względu na to, że w niedzielę to ja sobie zawsze posiedzę długo, popiszę, potworzę jakieś rytuały, podziałam, a potem się okazuje, że jak mam wstać o 8, żeby się trochę domalować do tej 9, rozbudzić się przede wszystkim, potem umalować rzęsę do tej 9, to mam dramę, a o 9 jest łatwiej. Także kawka będzie na 10. Gdyby ktoś przegapiał, no to zawsze ja sobie teraz siedzę i na przykład nagrywam na YouTubie. Ja wiem, że na YouTubie fajnie nie widać, bo to jest inny widok, ja tu rozmawiam do Instagrama, ale posłuchać zawsze można, no i się nie dostanie niestety przesłania, bo przesłanie zawsze jest na kawku urodzinowe. Także zmiana godzin kawki na 10. Zobaczymy, jak zafunkcjonuje, zadziała w tym nowym roku. No i będziemy sobie tak działali. Ja otworzę oko, myślę, że będzie dobrze. Dobrze, pytacie mnie bardzo mocno o układy na nowy rok, te na miesiące. Ja tak już kombinowałam sobie i kombinowałam, bo to jest totalne zarżnięcie się czasowe, jeżeli miałabym to robić osobno. I nie wiem, czy nie zrobię czegoś takiego, ale to w razie czego będę jeszcze ogłaszała na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny, że za jakąś większą cenę po prostu jako układ premium na filmie, ale to się jeszcze zastanowię, bo właściwie tak naprawdę to rok nam się zaczyna we wrześniu. Tutaj no, robi się niby na te miesiące, pomyślę nad tym, ale nie będę robiła takiego układu drogiego z osobno nagrywanym filmem, bo dobrze wiem, ile tego jest potem, a wiecie, że w styczniu startuje nowa grupa, to już będą dwie grupy i to może być zawalone, więc jeszcze nad tym układem na nowy rok będę się zastanawiała, bo jakieś tam dobre dramy się dzieją czasowe potem przy tym układzie, bo jest dużo. Także tutaj wyczekujcie jeszcze ogłoszenia, gdzie ja się faktycznie zastanowię. I tak ten układ robi się w razie czego w styczniu. Nie wiem, co z tym zrobię, bo mam świadomość, ile to wymaga pracy, w sensie wygospodarowania logistyki, co by nowy film nagrać. To jest lekko dramatyczne. I przede wszystkim chciałam Wam powiedzieć, że macie ostatnie trzy dni na zamówienie bransoletek rocznych. 3 czy 4. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. 4. Dlatego, że od 1 już na sklepie bransoletki nie będą działać. Z tego względu, że one mają być zrobione do nowego roku, po nowym roku będą do Was wysłane. Możecie na spokojnie zamawiać, ale to jest ostatnia chwila, więc radziłabym się pospieszyć, bo i jeżeli chodzi o ilość, to też nie jest nieskończona. No i czas nam się kończy. Jak ma być noworoczna, to na nowy rok ma być normalnie, no, na nowy rok. Także macie ostatnie 4 dni na bransoletki roczne. Co one dają? Miłość, szczęście, powodzenie i ochronę. Wyglądają, no wiecie, to nie jest Swarovski, ale to nie o to chodzi, bo to jest magia magiczna. Zawsze dostajecie je bardzo duże. Można je sobie skrócić, można obciąć końcówki. Ja nie obcinam, bo ja tam lubię, jak mi dynda. Niech mi coś dynda. Także nie ma problemu. I tak jak mówię, ostatnie 4 dni na zamówienie tego talizmanu. Następny, jak nam się przypomni, że jest, albo Wy nam przypomnicie, pewno będzie dopiero za rok. No, jeżeli będzie w ogóle. No i słuchajcie, w styczniu będzie się działo, a czy już się będzie zadziewało teraz, dlatego, że chciałam w Sylwestra, albo przed filmem, albo po filmie, albo w czasie, no ale w każdym razie w Sylwestra, tylko że nie tam, że o 12 w nocy z przełomu, bo też chciałabym się napić szampiana się napić. Dorota płacze, jak to nie Swarovski. No, sznurek magiczny spleciony w magiczny sposób, pobłogosławiony z śliną z jadem Wiśniewskiej. Lepiej działa niż Swarovski.
No. I będziemy robić podsumowanie roku, gdzie zastanowimy się nad tym, jaki był ten rok i co nam dał. I zrobimy plany na rok następny, oczywiście w magicznej oprawie i magicznej atmosferze, bo jak żeby inaczej, nie będziemy robić postanowień schudne 10 kilo, to w ogóle się mija z celem. Schudne, nie schudne, tego nie wie nikt, zależy ile będzie ciastek. Natomiast będziemy robić plany, a to są dwie różne rzeczy. Także tak. I myślę, że zrobię to o jakiejś konkretnej godzinie, nie wiem, może koło 20:00, chociaż na godzinkę chciałabym się z Wami spotkać właśnie w tenże sposób, jeżeli chodzi o podsumowanie starego roku. Ale przygotujcie już się na styczeń, bo tutaj w styczniu działo się będzie. Czekajcie, ja się trochę odwrócę ze względu na to, że mnie słońce świeci. W styczniu działo się będzie, dlatego że styczeń będzie miesiącem odcinania negatywnych rzeczy i oczyszczania drzewa rodowego. Co za tym idzie? Będziemy robić dekret od początku stycznia o godzinie 21:00, niekoniecznie jako osobny rytuał, tak jak było we Vlogmasie, tylko przy działaniach wieczoru z wróżką, więc na tą 21:00 warto by było być. Dekret postaram się w tygodniu umieścić Wam na szkole jego treść, ale również w artykule na blogu, tak żeby każdy miał jego treść. Potem dekret zakończymy specjalnym rytuałem, który będzie miał miejsce do końca, nie wiem kiedy, ale po dekrecie, czyli na pewno po 21 dniach, któryż to rytuał ma nam również oczyścić drzewo rodowe. To będzie miesiąc styczeń pod wezwaniem drzewa rodowego, oczyszczania jego. Natomiast w styczniu dzieją się rytuały pod tytułem 6 stycznia piszemy skrypt ochronny na rok Kacper Melchior Baltazar i możemy go wiesić przy drzwiach, na drzwiach, po prostu piszemy skrypt ochronny rytualnie wspólnie. Piszemy skrypty runiczne i bindruny również rytualnie i wspólnie na nadchodzący rok. Również robimy rytuał noworoczny i tutaj myślę, że jakoś po Sylwestrze, czyli pierwszego, uda się go po prostu zrobić i zrealizować. Także chciałabym go zrobić 1 stycznia. Również można by było 1 stycznia zrobić te runiczne sprawy, które zawsze sobie co rok robimy. Potem takie skrypty rondują u mnie w grimuarze. Natomiast jak Wy nie macie grimuarów, to Wam mówię, żeby rondowały w portfelu, co by przez cały rok je nosić. Dokładnie. Wiedziałam, że ktoś się zapyta, co zrobić ze starym skryptem z zeszłego roku. Ja mam je w grimuarze, więc ja nic z nimi nie robię. Natomiast te osoby, które noszą, to powinny je spalić i napisać nowe. Dokładnie tak. Słuchajcie, jak wiecie, miał miejsce webinar magii ochronnej i ta magia ochronna pojawi się na dniach w sklepie. Koszt jej będzie 200 zł, tak jak mówiłam, ja sobie tą magię, to bardzo dużo wiedzy, więc myślę, że to jest i tak pikuś cenowy, a kto się spóźnił za 50 zł, ten za 200 zł sobie może kupić. Webinarów i innych rzeczy w sklepie będzie przybywało sukcesywnie, tak jak będę ja je robić i tworzyć. Także myślę, że warto. W każdym razie macie tam ofertę kursową, webinarową, znaczy kursową nie, bo kursy zawsze na żywo, ale webinarową na zakupienie. Oczywiście to nie jest na żywo, wiadomo, ale wiedza jest tak sama, bo to siadam i gadam. O, to jest na tej zasadzie. I można sporo pospisywać, także macie tutaj możliwość dokupienia dostępu. Tak jak mówiłam, ten webinar będzie drogi, bo wiem, ile wiedzy przekazałam. I oczywiście zapraszam serdecznie do zapoznania się z ofertą, chociaż przede wszystkim teraz oferta bransoletkowa 4-dniowa trwająca to na CITO, z tego względu, że potem nie będzie już bransoletek. To webinar. I słuchajcie, bardzo ważna sprawa, ponieważ 23 w sobotę, stycznia, za cenę 200 zł, kurs Agaty Poszeptane, Żadanic, gdzie będziemy robić, zapomniałam, panienkę ze słońcem na dobry nowy rok, a jednocześnie Agata będzie
w multum rzeczy nam tłumaczyła, wyjaśniała i opowiadała o żadańcach, dlatego że taką wiedzę jak ma Agata, takiej nie ma nikt, więc warto by było się zapisać. Tutaj mi maslenice, no właśnie, to maslenice. Będę cierpieć teraz słonecznie. Warto się zapisać. Zapisujecie się na ezotarotmałpa@gmail.com i tam dostaniecie namiary, gdzie wpłacać, jak wpłacać. Będzie to oczywiście kurs online, także dla każdego. Taki dostęp do kursu to jest tydzień czasu. Oczywiście bardzo fajnie jest zrobić razem, wspólnie z nami, także wiecie, jak to wygląda, ale zapraszam serdecznie, dlatego że to jest w sumie osoba, która ma możliwości wszelakie, umiejętności wszelakie. Warto będzie posłuchać całego tego żadanicowej techniki, zrobić sobie maslenicę. Także zapraszam serdecznie. Ja myślę, że jak ma się rozwijać Hogwart, to nie tylko ja czy Grzegorz mamy tutaj prowadzić pewne rzeczy, ale będziemy właśnie w nowym roku starały się wprowadzać wszelkiego rodzaju nowości. Także mam nadzieję, że będzie Was tutaj sporo, dużo i cudnie. To jest sobota, 23 stycznia. Kurs do momentu zrobienia. Potrzebne są szmatki, wstążki, koraliczki i po prostu można sobie taką piżawkę zrobić. Natomiast właśnie o to chodzi, że my będziemy robić jakby jedną rzecz, ale to jak dostaniecie wiedzę o lalkach spełniających życzenia, to będziecie miały wiedzę do wykorzystania po prostu w życiu, tak? Że zawsze będziecie mogli sobie zrobić tą swoją żadanicę, tą swoją lalkę, to swoje voodoo zwyczajnie. Także warto. Ja czekam na Wasze zapisy i będziemy po prostu działać. Niby to jest, a to już jest niecały miesiąc, słuchajcie, więc warto w siebie, myślę, zainwestować. A dokładnie tak, jeżeli się zapiszecie na maila, to wszystko dostaniecie w mailu zwrotnym. Czekajcie po prostu na maila zwrotnego. No i przede wszystkim ja zaczynam w styczniu pracę z pierwszorocznymi. Zaczynamy już od 1 stycznia, od piątku, od pogadanki, bo jest potrzebne takie wprowadzenie, co będziemy robić, jak będziemy robić. Znowu od początku trzeba wytłumaczyć, jak od początku, że to jest to, to jest tamto, to jest owo. No i zaczniemy działać. Także bardzo się cieszę. Myślę, że ten miesiąc będzie intensywny. Wy się na ten miesiąc gotujcie. Tak jak mówiłam, odcinanie drzewa rodowego dla grupy. Nie trzeba się nigdzie zapisywać, nic robić. Beata pyta, bo ma rozpoczęty dekret uwalniający, czy można robić dwa. Można robić dwa, dlatego że ja terminu nie przesunę ze względu, że ktoś robi dekret, więc tutaj energie się absolutnie nie pomieszają. Jeden rób na przykład rano, a drugi z nami wieczorem, tylko po prostu trzeba osobną świecę do tego zapodać. Bo co jest potrzebne do dekretu? Świeca osobna, którą zapalamy przed dekretem, mówimy dekret, gasimy po dekrecie, a potem spala się ona do końca. Także ja się bardzo cieszę na styczeń, dużo będzie działań, one będą króciutkie, ale będzie dużo i intensywnie. Myślę, że po tym vlogmasie, jak wpadliście w rytm tego vlogmasu, vlogmasa, vlogmasusa, to po prostu siwy dym, pojedziemy przez styczeń, potem zobaczymy, czy przyjdzie czas odpocząć, czy znowu zrobimy jakiś miesiąc pod wezwaniem czegokolwiek, może w ten sposób będzie łatwiej, miesiąc pod wezwaniem czegokolwiek, bo na razie będzie miesiąc pod wezwaniem oczyszczania drzewa genealogicznego. Co za tym idzie? Na sklepie pojawi się produkt pod tytułem Sprawdź swoje drzewo genealogiczne. Tak samo jak sprawdzacie klątwy, diagnostyka klątw i uroków, diagnostyka czakr. Są takie dwa produkty elektroniczne. A, i jeszcze jedna sprawa. Powstanie w styczniu nowy kanał, na który przerzucę filmy magiczne, czyli nie wieczory z wróżką, nie poranki z wróżką, nie kawy z wróżką, nie rytuały, nie tego typu rzeczy, tylko po prostu typowe magiczne, tak jak tu Dorota mówi, playlisty zacznijmy od podstaw, playlistę 5 sposobów na, playlistę rytuały na miłość, playlistę tarot, playlistę coś, po to, żeby łatwiej było, jednak świeci, po to, żeby łatwiej było znaleźć pewne rzeczy, a
całą resztę będziemy robić na tym kanale, na który jest obecnie. Przerzucanie pewnie trochę zajmie, więc to nie będzie od razu, ale zaczniemy już powolutku przerzucać, żeby było poukładane po prostu, bez przerywników w postaci miliona wieczorów z wróżką czy innych naszych magicznych działań. Lucyna pyta, czy do takiego dekretu odcinającego czarna świeca. Czarna świeca będzie zacna, ale świeca po prostu będzie też zacna. Także co? Plany myślę, że są po prostu potąd. Mam nadzieję, że się uda zrealizować tak, jak zrealizowało się Vlogmas. Ja Wam w ogóle bardzo mocno za Vlogmas dziękuję. Na YouTubie Vlogmas zrealizowany jest w 100%, na Instagramie w 80%, ale jeszcze od czasu do czasu dorzucę te filmiki, które miałam zaplanowane. Brakło mi trzech i ich nie umieściłam, ale tak to też jest nieźle. Chodź, Kicia. Także naprawdę fajnie, zajrzyjcie do zakładki IGTV, tam się też dzieje, dużo się będzie działo, zapraszam na kanał Joanna Wiśniewska Wróżka, znaczy Hrabina teraz, Joanna Wiśniewska Hrabina, tam o 21:00 będziemy działać magicznie, także podsumujemy stary rok, rozpoczniemy nowy, zrobimy skrypt runiczny, bo potem mamy luty, dzień pentagramu i myślę, że luty pod takim wezwaniem po prostu dział się będzie, ale to pomyślę pod koniec stycznia. Pięknie, pod koniec stycznia na ten właśnie temat. Także przygotowujcie się, przygotowujcie swoje grimoary, przygotowujcie swoją energię, przygotowujcie świece i będziemy działać. A przede wszystkim polecam bardzo mocno kurs Agaty, która nam pokaże, jak zrobić, ale nam poopowiada. Przecież nie będziemy parę godzin siedzieć i dziabać w milczeniu. Agata jest wykładowcą, Agata nam przekaże wiedzę, ja robić jak robić, będę siedzieć z zeszycikiem i będę po prostu notować, bo to, czego się dowiemy o żadanicach, laleczkach rytualnych i tego rodzaju sprawach, to myślę, że to jest tak, jakby przeczytać encyklopedię, a tu będziemy mieć podane na tacy. Także zapisujcie się ezotarotmałpa@gmail.com i będziemy rozwijać Hogwart dalej. Buziaki dla Was, do zobaczenia. A jednak jeszcze świeci. A jednak się kręci, nie? Galileusz. Buziaki, do zobaczenia i papa. Najpierw może zgarnę widzów z YouTube'a. Pa, pa, pa.